Oprócz tych oficjalnych uroczystości, które cały rok trwają, postanowiliśmy też jako niezależni zorganizować coś na sportowo, na wesoło, na luźno. I stąd dzisiaj taki pomysł, sztafeta 300x300 na 300-lecie białej, czyli zamysł jest taki, że 300 osób miało przebiec po 300 metrów, żeby to 300 lat białej uczcić. No i pogoda i myślę, że pomysł sprawiły to, że frekwencja nas zaskoczyła bardzo pozytywnie, bo moglibyśmy już dzisiaj obchodzić nie 300, a 500-lecie Bielska-Białej. 300 lat Białej, więc Biała Dama musi być. Całej akcji przyświeca cel charytatywny. To jest pomoc naszemu kochanemu Fabiankowi Pfeifferkowi. Zbieramy na leczenie Fabianka. Fabianek jest bardzo dzielny, ale wciąż potrzebuje środków finansowych na leczenie, na rehabilitację. Stąd wszystko to, co się dzieje wokoło wydarzenia, jest z tym związane. Wpisowe przeznaczane jest właśnie na leczenie Fabianka, licytacje na leczenie Fabianka, strzelanie z łuku, wdmuchańce. Wszystko płacimy po to, żeby pomóc Fabiankowi. Jak zawsze bardzo wesoło, kreatywnie. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj po sąsiedzku i bardzo nam to odpowiada.